Można? Dobra. Pośmiali, pożartowali. Błazen już był. Teraz jest łatwo. Cześć. Witają się Bartosz, NFP. Poprzednio mieliśmy wywiad z NFP. Zapraszamy do jego obejrzenia, ale mamy go dzisiaj znowu na naszej kanapie i porozmawiamy sobie na temat czegoś więcej. Będzie taki ekstra dodatek. Dodatek coś więcej. Tak. I tym dodatkiem będą archetypy. Tak. Poruszaliśmy je na kanale z Sofii. Zrobiliśmy parę odcinków na ten temat. I okazuje się, że jesteś znawcą tematu i to stosujesz go. Liznąłem. Liznąłeś, tak. Tak jak NFP różne rzeczy, że tak powiem, dotyka i zbiera. No bo korzystasz z tego też w swojej pracy zawodowej, tak? Masz agencję marketingową, pomagasz, też konsultujesz firmy. No i one przychodzą i często mają ten problem, że szukają swojej tożsamości. I jest to, myślę, takie narzędzie, z którego korzystasz. Ale... Tożsamość. Tak, to jest tak. Właściwe określenie. No właśnie, ale zanim o firmach i o innych dużych, małych markach, innych abstrakcyjnych bytach, to zapytam najpierw ciebie o twoją tożsamość. Z jakim archetypem się identyfikujesz? Kim ty jesteś? Nie mam jednego takiego głównego archetypu, którym bym powiedział, że jestem i to jest koniec. Mhm. Natomiast odkrywca, NFP odkrywca, to jest, tak lubimy odkrywać, lubimy zdobywać nowe miejsca na planszy gry, nowe miejsca w życiu lubimy odkrywać i ten odkrywca jest dość wysoko i kreator. To są dwa moje takie archetypy, które są bardzo wysoko. Natomiast w pewnym czasie spodobał mi się buntownik. Jak spojrzymy na koło archetypów, bo one są określone na kole, to są te wszystkie archetypy, które są też blisko siebie po jednej stronie. Więc ten buntownik to jest taki, który idzie pod prąd. Ja w ogóle bardzo lubię to pójście pod prąd, czyli nie róbmy tego samego co inni. I właściwie tak też doradzam, pracując z moimi klientami. Mówię, słuchajcie, nie róbcie tego samego co wszyscy, bo to jest bez sensu. To już robią wszyscy. Więc jeżeli chcesz być kolejną firmą, która będzie zarabiała tyle samo i w sensie będzie musiała utrzymywać te same ceny, to rób to tak jak wszyscy i koniec. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby firmę budować tak, żeby się wyróżniać, żebyś mógł, miał lepszą obsługę klienta, żeby klienci chcieli ci płacić więcej, żebyś był kimś wyjątkowym, tak? Nie chcesz być kolejną restauracją, która znowu podaje makaron, tylko chcesz się czymś wyróżnić, więc wtedy musisz trochę zmienić pracę, więc ten obrót pod prąd jest ok i ten buntownik też mi w tym pomaga, bo właśnie buntownik nie robi tego, co wszyscy, tylko wali pięścią w stół i robi to trochę inaczej. Tak. Dlatego... A w twoim życiu ogólnie, takim bardziej jeszcze prywatnym, takim personalnych kontaktach? Komik, tak. Tak, no, tak? Komik też jest... Właśnie tak, w kontaktach fajnie komik, bo to fajnie gra. Tak, błazen i niektórzy też nazywają. Błazen komik, tak? To jest ten sam archetyp. Tak. Ten buntownik, bo jak mamy coś zrobić, to mówię, ej, ale chodźcie to inną drogą, nie? Bo, więc to się też tutaj... I też odkrywca jednocześnie. No i kreator, który też coś wymyśla, więc jak gdyby, myślę, że w życiu osoby ciężko jest określić ten jeden archetyp. Ale znowu, jakbyśmy sobie mieli wypunktować od skali od 1 do 10, to pewnie któryś z nich byłby wyżej, który niżej, ale powiedzmy te 4 to są takie moje, które lubię i z których przemiennie korzystam. No tak, no bo masz różne role tak naprawdę, bo czasem okej, jesteś szefem, ale potem, nie wiem, możesz być partnerem, ale możesz być... szefem też jestem jako komik często, tak? Czasami właśnie jako, muszę być jako ten buntownik. Też się przydaje, że tak też powiem. Też się ten komik przydaje. A właśnie w jaki sposób? Jakbyś mógł określić, taki może podać przykład, albo jakiś taki nakreślić przynajmniej spektrum sytuacji, gdzie ten komik, ten błazen jest potrzebny. Bo to wiesz, może być takie nieintuicyjne do końca na pierwszy rzut oka. Bo nam się wydaje, że błazen to ktoś, kto będzie zabawiał ludzi. Nie, błazen to jest archetyp, który ma komunikację po prostu żartobliwą.
Mhm. Taką, która jak on będzie się z tobą komunikował, to ty się uśmiechniesz. Mhm. Czyli to nie chodzi o to, że nie wiem, jak mamy spotkanie w firmie, że ja wyskakuję i z pudełka i tańczę, śpiewam, nie wiem o co. Tylko chodzi o to, że ta komunikacja ma być luźna, taka żartobliwa. W podobny sposób nawet staramy się prowadzić social media i czasami ten idzie taki gwóźdź tego buntownika, ale też jest żartobliwie, też jest śmiesznie. Czyli bez kija w Czyli po prostu jak jest zbyt usztywnione spotkanie, to ty starasz się je troszeczkę zluzować. Staram się takich spotkań nie robić i to już z góry jest wiadomo, że takich spotkań nie będzie, ale jeżeli tak wchodzimy na zbyt szybne tory, to zawsze taki, wiesz, leci taki pocisk, który masz wysadzić. Czyli no... Też przyciągasz, rozumiem, odpowiednią grupę ludzi do siebie, bo może jest jakaś grupa ludzi, na przykład, którzy, załóżmy, chcieliby pracować, no wezmę sobie jakiś taki z drugiej strony, załóżmy w urzędzie, nie? Bo tutaj może być fajnie z drugiej strony balansować, pokazywać jakby odwrotność, tak? I oni mogliby się czuć, no tak jakoś niepoważnie, że szef się w ten sposób zachowuje, tak? I jakieś takie rzeczy mówi. I oni mogą nie pasować do tej kultury organizacyjnej. Tak, jeżeli... To się już się zdarzało. Wiesz, czasami wpada do ekipy ktoś, jaka zła rekrutacja i on wtedy mówi, o nie, w sensie nie chodzimy w krawacie. Tutaj mamy śmieszki jakieś. Nie, ja to bym chciał tak jak Trybik. No nie, to nie z nami. Więc u nas raczej będzie wesoło, będzie śmiesznie. Kiedy trzeba wiesz, przycisnąć pracę, to wiadomo, że zaciskamy, ale staramy się robić to z uśmiechem na ustach. Okej. Ty masz te archetypy, jakby są one częścią ciebie i twojej tożsamości i wykorzystujesz je w różnych sytuacjach. Z drugiej strony czasem potrzebujesz osoby w organizacji, które są, można powiedzieć, mają oddzielne, znaczy te odwrotne archetypy. Przeciwne. Tak, przeciwne. No bo potrzebujesz właśnie do tej organizacji, do tej kontroli. Jak to łączyć? W jaki sposób to połączyć, że mamy osoby, które mają inne archetypy, inne sposoby myślenia, a jednak, żeby to działało, żeby to funkcjonowało? Przede wszystkim, podobnie jak w MBTI, jeżeli wiemy, kto jest po drugiej stronie, jak z tą drugą osobą rozmawiać, podobnie jest w archetypach, bo to też jest trochę ta druga strona, więc właściwie fajna byłaby taka porównywarka, jak archetypy przekładają się na typy osobowości. Czy myślę, żebyśmy bardzo szybko znaleźli, że dobra, ENFP to właśnie odkrywcy i tak, gdzieś tutaj ten, ta strona, a przeciwne literki to będzie właśnie ta strona władcy i będziemy... Jakieś tam związane z porządkiem przede wszystkim. Przede wszystkim poukładane. Tak, opiekun też, jak najbardziej. No bo jak weźmiemy w ogóle koło archetypów, dzielimy je na takie cztery jak gdyby ćwiartki, gdzie mamy archetyp dla innych, czyli ten, który komunikuje się chętnie z innymi. Archetyp ta strona egoistyczna, czyli ja, tak wszystko, co będę komunikował, to ja robię to dla siebie. Ta górna strona, czyli chaos, czyli totalny bałagan, super dla NFP w ogóle. I po przeciwnej stronie porządek. Więc na tylko, zresztą u nas na blogu można znaleźć artykuł i to koło wrzucimy, jest rozrysowane, pokazane, jak można do tego podejść. Tak, wrzucimy w opisie na pewno. I tutaj jest jeszcze, bo jeżeli będziecie przeglądać archetypy, znajdziecie różne rozkłady tych archetypów. I analizowaliśmy to kiedyś, nawet na takiej burzy mózgu w nas w firmie, i się okazuje, że jak jeden rozkład, tak i drugi właściwie jest prawidłowy, że to nie jest błędne. Też mieliśmy tę kwestię. Tam jest błazen przemieszczony, jeżeli dobrze cię pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, ale też mieliśmy tą dyskusję i zastanawialiśmy się, co tak naprawdę. Ale generalnie jak jeden rozkład, tak i drugi, jak weźmiecie je tak na wagę, to w sumie ten jest prawidłowy. Nie gryzie się to aż tak można, bardzo, można. Nie traktujcie tego jako błędu, tak. Więc czy on jest tutaj, czy tutaj. Ja bym tylko w obronie, że tak powiem, bo mówiłeś, że inni i ja, i tamto ja, tak troszeczkę powiedziałeś, że oni są egoistyczni. Nie, bo wiesz co, to się tak często mówi, że przemawia przez nich egoizm, ale to nie jest tak, że to jest archetyp, który chce tylko coś do siebie. On, on komunikuje się, że ja pójdę, ja zrobię na przykład za ciebie, a archetyp po stronie inni pójdzie, chodźmy razem to zrobić. Tak, tak. Chodzi o komunikację, czyli to nie jest tak, że
on jest zły, niedobry, on jest egoistyczny. Nie. Bardziej tak. On chodzi o to, że on pójdzie, ja pójdę, zrobię za ciebie, a ta strona inni pójdzie, chodźmy razem, to zróbmy. Tak, tak, tak. No, to prosty jest, sposób można to wytłumaczyć. No to jest, to może być jak najbardziej konflikt, gdzie powiedzmy jedna strona mówi, pomożesz mi, jeżeli zrobimy to razem. Ja mówię, ja chcę ci kompetentnie pomóc i jak najlepiej, ale daj mi to zrobić samemu, bo to jest mój sposób. I to wtedy jest bardzo duże, może faktycznie do pewnych konfliktów, mimo że niby cel jest ten sam, ale ta ścieżka, ta droga do tego jest, może być rozbieżna, tak? I ja na przykład projekt zrobię 4 razy szybciej, jeżeli będę go robił z zespołem. Jasne. Bo mnie w ogóle inspiruje praca z zespołem. Jeżeli będę sam, to ja w tym momencie przełączę się w tryb kreacji, będę wymyślał, ale projektu za bardzo nie popchnę. Ale jak będę z ludźmi, to wtedy szybciej go na pewno będę realizował, więc znowu u mnie będzie ta strona inni. Są osoby, które dajcie mi spokój, muszę mieć wyłączony telefon, wyciszam powiadomienia wszelkie, żadnego Slacka, maili i tak dalej i ona siedzi teraz i robi. Tak, to jest ta strona ta egoistyczna, tak? Jak ją nazwaliśmy wcześniej. Ale fajne jest to i cieszę się, że powiedziałeś, że właśnie identyfikujesz się z buntownikiem i widzisz w nim dużo dobrych stron. Ale to, wiesz co, to jak gdyby wyszło w pewnym momencie ze mnie, to może gdzieś tam się działo. Może gdzieś tam się działo we mnie trochę naturalnie, że ja jednak nie pasuje mi świat, w którym funkcjonujemy. I buntownik tak ma, że on ja nie chcę takiego świata, ja bym go zrobił po swojemu i dlatego my wytyczamy swoją drogę. Tak. Ale tak jak powiedziałem, zależy też od dnia, bo czasami czyli nie jestem taki, to nie jest tak, że jestem codziennie wstaję i teraz będziemy przewracać świat, jestem buntownikiem. Nie, tak nie ma, ale w większości jednak spraw ten buntownik jest mi bardziej po drodze niż podążanie za całym tłumem i mówię nie tak, właśnie idziemy w jedną stronę i będziemy teraz grzeczni i posłuszni, szczególnie dla systemu naszego, którego jasne. Nie idźmy w tą stronę. Zgadza się. No dobra, czyli powiedzieliśmy o tobie, o tym jak ty też wykorzystujesz w takim codziennym życiu. A powiedz, jak to robisz dla firm? Że przychodzą firmy, przychodzi firma jakaś tam, możesz, nie wiem, nakreślić, ma jakiś taki problem, nie wiemy, gdzie jest nasza tożsamość, jak się komunikować, co robić i co robisz, jak to wprowadzasz, no i co się dzieje po prostu, jaki wygląda ten proces? Wiesz co, zanim to powiem, to cofnijmy się do tego, jak się uczyłem archetypów. W ogóle nauczyłem się archetypów od Adama Piocha, więc też polecam szkolenia ze storytellingu Adama Piocha, gdzie uczy całego storytellingu. Zresztą książki Pawła Tkaczyka, tam też jest bardzo dużo na temat archetypów, no i w ogóle też o archetypach. Natomiast to są te dwie osoby, na które w Polsce patrzyłem, gdy tego uczyli i zresztą od Adama, z Adamem też dużo współpracujemy, więc... Tak, bo to wykorzystuje taką pierwotną rzecz, która jest w nas, czyli opowiadanie historii, bo to było zawsze, historii, tak, no, opowiadanie historii było zawsze, ale w tych historiach były wplecione archetypy po to, żeby się coś ciekawego wydarzyło. I teraz już teraz nie pamiętam, czy Adam, czy Paweł, ale podawał taki przykład, jak wytłumaczyć komuś, czym jest dany archetyp. Sprawa jest bardzo prosta. Postaw kurę na jednej stronie ulicy i którym ona nie będzie archetypem, ona będzie miała inny powód, żeby przejść na drugą stronę ulicy. Okej. I teraz buntownik, który stroi po jednej stronie ulicy, bo tak, bo chce. Nie pasuje mi, idzie na drugą stronę, nie? To jest buntownik. Tak. Opiekun, albo muszę się kimś zaopiekować. I dlatego przejdzie na drugą stronę ulicy. Kochanek, bo coś go tam uwiodło po drugiej stronie ulicy i on po prostu przejdzie. Albo kocha przechodzić przez ulicę, nie? Jak auto to przejeżdża. Dla śmiechu. Mędrzec, no to wiadomo, przecież on wie, że po drugiej stronie ulicy jest dużo lepiej niż tutaj. Rozsądne to jest. Tak. Władca, bo po prostu, bo tak chce, to jest jego ulica, on będzie chodził. I jak będziemy odbierać te wszystkie niewinny na przykład, tak, który jak gdyby zawsze jest bity, no to ucieka przed czymś, pobije i on jest i tak, i po drugiej stronie i tak Bóg tam ktoś wleje, bo to jest niewinny, więc i tak będzie bity cały czas. Tak. A kreator, bo chce wykreować nową drogę przejścia przez ulicę, albo nową ścieżkę. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta kura jest naprawdę takim fajnym przykładem do pokazania tego, jak możemy to zrobić. Tak. I pytałeś tutaj, jak firmy komunikują.
No właśnie fajnie mieć strategię marketingową w ogóle, nie? Mhm. Czego mnie to cieszy, że firm, znaczy cieszy i jednocześnie osłabia, że tak mało firm w Polsce w ogóle o to dba, że w ogóle tego nie ma, ale jednocześnie cieszy, bo mam dużo pracy przed sobą, bardzo dużo ciekawych wyzwań. Ale w strategii marketingowej jednym ważnym czynnikiem jest strategia komunikacji. Czyli to, jak firma będzie, marka, jak będzie dowoziła tą swoją strategię marketingową. No bo ona się teraz musi w jakiś sposób skomunikować z klientem. Więc ma założenia marketingowe, a teraz musi się jakoś komunikować. I dobrze, żeby ta komunikacja była oparta o jakiś tam schemat. No bo jak dzisiaj będziesz buntownikiem, jutro będziesz mędrcem, trzeciego dnia opiekunem i jeszcze, to ty codziennie będziesz wysyłał różne sprzeczne komunikaty. Mędrzec i błazen. No. Dzisiaj się zażartuję, nie? Ja obserwuję takie marki w internecie, które no dzisiaj powiem Państwu, jak robić marketing, a jutro, słuchajcie, to marketing same jaja, nie? Czytasz te dwa posty, dzień za dniem mówisz, ej, coś nie tak, nie? Ta komunikacja gdzieś tam nie leży. Dlatego warto o tą komunikację zadbać i przygotować się do tego. I fajnie też by było, żeby komunikacja w jakiś sposób była przygotowana pod grupę docelową. No bo wiadomo, że jak masz w grupie docelową młodzież i ty będziesz mędrcem, oczywiście też możesz być, to nie jest tak, że dla młodzieży, tylko mamy być fajni, nowocześni, weseli, bo też możemy być mędrcem, tylko też to w odpowiedni sposób róbmy, ale znowu też nie chciałbym, żebyście myśleli, że mamy dostosowywać archetypy pod grupy docelowe, bo to nie jest tak. Lepiej, żeby to było spójne z firmą, z przekazem marki, z produktem, tak, czy tam usługą, tak, ale też jednocześnie z osobami, które stoją za tą firmą. No bo nie wyobrażam sobie mnie takiego trochę błazna, który wyskakuje jako mędrzec. Ubieram się w krawat i teraz będę wam mówił, jak robić marketing. Tak. Dotacji z Unii Europejskiej. I wejście dotacji z Unii, tak. I w ogóle. Pred z Unią. Czyli tak. Po pierwsze, musi to być dostosowane do tożsamości właścicieli, czy ludzi, którzy stanowią, nie tylko właścicieli. Bo żebyśmy nie myśleli o właścicielach, bo bardzo często to menadżerowie firmy, czy oni są na tym pierwszym froncie z klientem, więc musi to być dostosowane do tego, jak się czujemy. Tak? Tak. Czyli jakby, jak będziesz kazał wystąpić komuś przed... przed klientem, czy właśnie nagrać materiały, tak jak dzisiaj wideo nagrywamy, no to musi być z nim, wiesz, spójne, tak? No nie może, to będzie widać, jak to będziesz udawał, to będzie od razu widać, że nie jesteś sobą, nie? Tak. Więc i też do produktu, tak? No bo jeżeli produkt w jakiś tam sposób... Tylko znowu, produkt to nie jest tak, że mamy taki produkt, to musimy być mędrcem czy tam komikiem. Nie, ale w pewien sposób on na pewno pomoże też wziąć pewne wskazówki, żeby ten archetyp na koniec w odpowiedni sposób dobrać. A teraz znowu poszliśmy najpierw od osoby, potem przeszliśmy do firm. A czy możemy coś powiedzieć na temat takiej marki osobistej? Czyli załóżmy, jest sobie młody mężczyzna, młoda kobieta i czy ona może w jakiś sposób wykorzystać archetypy na przykład do zdobycia partnera? Jasne, że tak. Czyli takiej marki osobistej, prywatnej, nie biznesowej. Tak, no bo ta biznesowa tak, to wiadomo, tak? Tak. No, kryje za sobą gdzieś tam przekaz firmowy. No, oczywiście, że tak. Jeżeli chcesz zabłysnąć inteligencją, no ale jak znowu będziesz udawał, to na pierwszej randce ty będziesz grał tego mędrca i zabłyśniesz super wiedzą i tak dalej, ale na co dzień, jeżeli jesteś, dobra, przeciwna strona, czyli komik, tak? A na co dzień jesteś komikiem, no to zabłyśni tą inteligencją, ale jako komik. To jest jak z kiepskiej komedii taka scena. No bo to wiesz, jednego... Chłopaki mu powiedzieli, ty przyjdź, bo ona lubi takich tutaj... I zagraj takiego... No. I okej, na jednej randce zagrasz. Na drugiej też będziesz w stanie zagrać, nawet na trzeciej to zagrasz. Kurde, ale w pewnym czasie wyjdzie z ciebie twój naturalny człowiek i to już nie będzie okej. Tak, więc... w tych kiepskich komediach zawsze jest ten archetyp na zasadzie, że on tak udaje i coraz bardziej się wkopuje, w końcu mówi, dobra, chciałem ci zaimponować tutaj i tak dalej, rzuca żartem, jest trochę zabawny, trochę niewinny i tak dalej i nagle ona mówi, o, to jest to, nie? Na co czekałam. Tak, jeżeli jesteś niewinny, to graj tego niewinnego na co dzień. Jeżeli jesteś odkrywcą, to zabierz ją w ciekawe miejsce, w takiego, którego, nie wiem, nigdy nie widziała.
a jest takich mnóstwo. Jeszcze jak jesteś kreatorem, to naprawdę u siebie na podwórku nawet takie miejsce no znajdzie. I można też patrzeć pewnie pod kątem potrzeb danej osoby, bo jeżeli wiesz i widzisz, że faktycznie jakiś archetyp ciągnie daną osobę, to przynajmniej jakieś pewne elementy. Okej, to nie musi być jakoś super na zawsze, że zawsze jestem tym odkrywcą, ale wiem, że na przykład ta osoba bardzo ceni sobie ten archetyp, to zrobię coś właśnie, takie jedno konkretne wydarzenie, coś, co zaimponuje tej osobie na jakimś etapie. Wiesz, ja nigdy tego nie sprawdzałem. Jak gdyby nie analizowałem tego, to jest pierwszy raz zadane przez ciebie to pytanie. Mhm. Natomiast myślę, że to jest podobnie jak z MBTI. Mhm. Że dobrze się dobrać parom, gdy jesteśmy, może nie to, że zupełnie po przeciwnej stronie osi, ale gdy nie jesteśmy tacy sami. Bo komik z komikiem, oni będą fajnie bawić. Tak. Pierwszy pięć randek w ogóle będzie super. Będziecie sobie żarty opowiadać, bo po prostu wiesz, ubaw po pachy będzie, nie? Ale później... Jezu, znam te wszystkie twoje żarty, ale spoko, jest nudne, już słabe, nie? To samo z odkrywcą. Poczekaj, niech cię pociesz się z moich żartów, a nie od razu swój zarzucasz, nie? Z odkrywcą będzie znowu przeklapane, bo być może jeden odkrywca będzie chciał odkrywać to, drugi coś innego i w pewnym momencie przestaniecie ze sobą rozmawiać, będziecie zupełnie inne miejsce odkrywać. Mhm. Ale to nie znaczy, że mędrzec nie polubi komika. Mhm. Jasne. Bo jasne. Bardzo chętnie, wiesz, on na co dzień jest mędrcem i tak dalej, ale jeżeli ty go będziesz bawił, to on chętnie pocieszy swoich żartów. A komik chętnie posłucha mędrcy, który, no dobra, trochę sztywno, ale przynajmniej ma coś fajnego do powiedzenia. Nie? Tak. No i jest taka niść porozumienia i wiadomo, ten mędrzec nie będzie w ekspresji taki jak ten komik, ale wiesz, ten kącik ust się uśmiechnie i tak dalej, i wewnątrz może być bardzo, jakby to może być bardzo budujące, nie? Co ja, może być dawać porady, jak dobrać partnerów. Zapraszamy. Jeżeli chcecie, w komentarzu macie jakiś problem, pytanie, zapraszam, zadajcie teraz pytanie, napiszcie. Czyli otwieram firmę matrymonialną teraz, Sprawdźmy, trzeba przetestować. Napiszcie w komentarzach, jaki macie problem i postaramy się rozwiązać, postaramy się temat rozkminić. Mój stary jest odkrywcą. Co mam z nim zrobić? Ale właśnie, myślę, że też problemem czasem, jeśli chodzi o markę osobistą, są fałszywe archetypy. Bo teraz tak, wygląd, nie wiem, ubiór i tak dalej, postura, mogą komunikować w niewłaściwy sposób to nawet, kim ty naprawdę jesteś, tak? Czyli załóżmy, nie wiem, ktoś, nie wiem, jest archetypem władcy, a wygląda jak niewinny, nie? Mm-hmm. Jest, nie wiem, szczupły, krępy, jakiś tam, czy nie za bardzo jest jakoś tam postrach bije i tak dalej, ale wiesz, poznając bliżej, nagle okazuje się, że jest, nie? To zupełnie inna osoba. Tak, więc może to jest też jakaś taka porada związana z tym, że może czasem ktoś może przez przypadek komunikować zły archetyp. Wiesz co, to znowu wracamy do takiego starego powiedzenia, co babcia mówiła i co stare chińskie przysłowie mówi, no bądź sobą po prostu i czasami ciężko to zrobić pracując zawodowo, bo jednak trzeba trochę się przestawić. Z tym, że jeżeli przestawisz się na drugą stronę, to prędzej czy później to tak znowu wyjdzie. Nie? Więc nie możesz, tak jak mówiliśmy o profilach osobowości, no nie możesz być drugą stroną profilu i w pewnym momencie się udusisz. Tak, tym, ale że... z drugiej strony może coś fałszować twoją prawdziwą tożsamość. Coś, co ty masz, co nawet nie jesteś tego świadomy. No nie wiem, załóżmy, ktoś ma samochód. Nie wiem, chce być archetypem władcy, a ma Punto. No tak, to okej, faktycznie będąc archetypem... Pewna taka powierzchowność może czasem powodować, że ktoś nie da się poznać tak naprawdę, nie? Że może wysyłać sprzeczne sygnały. Znaczy ja wiem, że jak gdyby archetyp władcy kojarzy się z takim silnym, twardym, stąpającym po ziemi, ale to nie znaczy, że ten archetyp władcy nie może jeździć Punto. Albo, może, nie wiem, może. Możesz być tym, kim chcesz. Oczywiście, że może. On raczej będzie dążył do tego, żeby nie jeździć tym Tico, tak? On to będzie zmienił. Wiem, że to będzie super wypasione Tico, czy tam Punto. To tak, natomiast to też nie jest tak, że mamy go określać po, nie wiem, samochodzie, portfelu, ubraniu, bo też nie możemy tego tak... Tak, ale ludzie tak robią. Ale ludzie tak robią, tak. Więc teraz, jeżeli zobaczysz kogoś w Punto, to nie, to nie jest na pewno władca. Tak. To będzie niewinny. Nie? Teraz jedziesz drogą po mieście, widzisz Punto i tylko mówisz, aha. Tak, zdecydowanie. No właśnie, gdzie widzisz jeszcze jakieś zastosowanie archetypów takie
Czy w życiu, czy widzisz jakieś jeszcze sposoby, momenty, gdzie to może być przydatne ludziom? Bo ja na przykład powiem ci, że filmy dużo lepiej mi się ogląda, znając i MBTI, i archetypy, bo widzę te zasady, te schematy. I teraz dla mnie jest fascynujące, nawet kiedyś to było niemożliwe, ale komedia romantyczna, słaba komedia romantyczna jest dla mnie dobra, bo zaczynam rozumieć. Analizować. Tak, tak, bo widzę sobie na przykład, okej, ten gość już widzę, nie, że tutaj jest jakiś kochanek, ale był jej towarzysz, nie? I kochanek i towarzysz rywalizują tą samą, załóżmy tam dziewczynę, czy w drugą stronę, czy o chłopaka, tak? Rywalizują cały czas, no i na tym jest cała opiera się narracja tej komedii romantycznej, że właśnie, że nie wiem, ten kochanek tam wygrywa i tak dalej, ten towarzysz cały czas był, a ostatecznie wygrywa tam gdzieś na koniec na przykład towarzysz, nie? No bo właściwie dobrze zrobiona opowieść, dobrze zrobiona historia, czy właśnie film, raczej jest zbudowana jest właśnie z tych wszystkich archetypów. Mhm. Te wszystkie archetypy tam występują. Jakbyśmy tutaj zaczęli rozbierać na czynniki pierwsze różne bajki, to się okaże, że te wszystkie bajki są o tym samym, czy wszystkie filmy. Mhm. Komedie romantyczne zazwyczaj wszystkie są o tym samym. Tak. One się niczym od siebie nie różnią, nie? A mówię, że ej, stary, co ty gadasz? Oglądałem 10 komedii romantycznych i każda była inna. No, nie. Grali inni aktorzy, inna sceneria. W innym mieście. Ale jak poznasz schematy opowiadania historii, to tak. Nagle się okaże, że to ogląda się jedną komedię 10 razy. Tak. Tylko, że w innym wystroju. I tak jest, faktycznie. W komediach romantycznych bardzo często występuje fałszywy władca. Mhm. Opowiedz o tym, no. Jestem który ciekawy. Gra takiego macho figo fago, a później się okazuje, że on to taki trochę tylko tak grał przez pół filmu, nie? I nagle... Chciał być postrzegany jako jasne. Władca. I on nawet to widać na początku, że on gra tego władcę i teraz nie wiesz. Znaczy, gdy już znasz ten schemat, to... Pierwsze minuty już, oho, to ten gra dzisiaj tego fałszywego władcę. Okej, okay, czyli przyjeżdżał Mercedesem, a tak naprawdę w sercu miał Punto. Bardziej hulajnogę. Okej. Okay. No, to taką, wiesz, nie elektryczną. Okej. Okay. Rozumiem. Z całym szacunkiem wszystkich, którzy mieli Punto. Tak, nie mam nic do tej marki. Na potrzeby tak. Pokazania... że tak powiem roboczo. Brzydko. No, ale wracając do tego Punto... Jakie ty widzisz archetypy, jeśli chodzi o marki samochodów, o firmy, które produkują auta, archetypy takie, które byłbyś w stanie wyraźnie zaznaczyć, pokazać? To jest bardzo dobre pytanie, bo każdy z marek samochodów można określić pewnym archetypem. Mhm. To na przykład zadam ci pytanie, jakim autem będzie jeździła rodzice w wieku 40-45, dwójka, trójka dzieci. W jakim aucie ich widzisz? Takim Szaran. Szaran. Tak, tak. Czyli taka trochę większa osobówka, ale jeszcze nie bus. Tak, dokładnie. Okay? I to jest raczej taki archetyp tych marek, to będzie marek samochodów tego typu, to będzie taki rodzinny opiekun. Mhm. Takie ciepłe auto, które jak gdyby jest po prostu przyjemne, rodzinne. Więc idealnie pasuje tutaj archetyp opiekuna, tak? Mhm. Co nie znaczy, że jak go trochę przerobimy, tego Szarana, to nie może być władcą. Jak go pomalujemy jak hippisi, to będzie komikiem. Tak. I tak dalej. Więc jak gdyby to też, że przypisujemy go do jednej grupy. Tak. Ale tym, którym jeździ rodzina, to będzie archetyp raczej opiekuna. Mhm, jasne. I to jest właśnie, to na tym polega, że jeżeli... w pewien sposób marka dobrze komunikuje, to od razu jesteś w stanie ją przypisać do danej grupy odbiorców. Ja ci powiedziałem, kim jest grupa odbiorców, a ty powiedziałeś mi, jakim autem powinna jeździć, nie? Tak, w drugą stronę, ale tak to działa. Mhm. Więc jak weźmiemy teraz inną markę, która powiedzmy Maserati. Mhm. Jaki archetyp? No jakiś luksusowy, powiedzmy... Zastanawiam niewinna. Się, czy może... Nie, na pewno nie niewinna. Zastanawiam się, czy nie... Zastanawiam się, no może być z jednej strony jest takie trochę uwodzicielskie, no bo ja tak trochę też postrzegam tą markę, ale może to być nieczęste dla innych. No jak na pewno jakiś luksusowy sposób. Raczej władca. Tak, okej. Okay. Raczej władca.
Władca szos i dróg. Tak, co nie znaczy, że... Ale raczej bym go przypisał do tego władcy, bo teraz no nie każdego stać na Maserati, nie? Okay, tylko ten władca będzie to, okay, nie? Bo okay. Jednak zadbałem o to i mam... Ja wiesz, ja zawsze z władcą identyfikowałem takie wielkie auta, wiesz. Ja się tam nie znam za bardzo, ale wiesz, SUV-y okay. I tak dalej. Takie zawsze mi... Aczkolwiek wiem, że SUV-ami pewnie jeździłby jakiś odkrywca, który by chciał... Gdzieś wjechać w miejsce, tak, więc to będą tak. Właśnie marka Jeep będzie raczej tym odkrywcą, która pomoże ci odkryć nieznane. To, będzie archetyp odkrywcy wśród marek samochodów. Tak. I tak naprawdę jakbyśmy wzięli różne produkty, będziemy przypisywać do nich pewien sposób komunikacji. Okay. Co nie znaczy, że te same produkty z tej samej branży nie mogą być przeciwnymi archetypami. Okay. Bo teraz moglibyśmy wziąć rynek beauty. Okay. Czyli wszystko, co jest związane, jak również rynek beauty plus, czyli powiedzmy kosmetyki i perfumy, plus również bielizna kobieca. Mm-hmm. To jest raczej archetyp i nawet większość archetypów marek w Polsce, generalnie na świecie, to będzie archetyp kochanki. Jasne. Te wszystkie reklamy wodzą na pokuszenie, są takie uwodzicielskie, tak. Ale co nie znaczy, że ty jak będziesz chciał robić teraz inną firmę, czyli jak ja bym to robił, to bym powiedział, dobra, skoro tu jest tylu kochanków, to sorry, ale ja będę robił coś innego. Więc jeżeli chciałbyś ze mną robić markę w beauty, to ja bym powiedział, nie, zróbmy to inaczej. Okej, okay, jasne. To zrobił Adrian. Rajstopy Adrian. Okay. Kojarzy ci komunikat? Kojarzę. Adrian kocha wszystkie kobiety. Tak, okropny, jakby to było trochę ostre. Ale tak. Zobacz, że mówimy marka Adrian i teraz ludzie to kojarzą. Tak, tak, tak. Więc tak, to tak. W jakiś sposób tak. Oni gdzieś tam się wyróżnią. Ja jak najbardziej kocham dobre, wszystkie kobiety, zdrowe. Żeby nie było. Ale jeśli chodzi o markę, to nie byłem grupą docelową. No nie byłeś grupą docelową, ale... Zdecydowanie. Widziałeś markę, jakbym ci kazał narysować logo, prawdopodobnie nawet narysowałbyś ich logo. No, bo tak, tak. Nie? Jestem byłbyś w stanie, jestem w stanie to zrobić. Przez to, nie tak komunikat... ładnie, bo nie umiem ładnie rysować, chodziło... ale tak, mniej więcej tak, jak najbardziej. Ale na przykład marka spożywcza lodów Magnum. Mhm. To jest archetyp kochanka. Okej. Okay. Kojarzycie tą reklamę? Gdzie ta czekolada się łamała, gdy ta dziewczyna jadła tego, po prostu kipiało seksapinem w tej reklamie. I to była reklama lodów, która leciała na co dzień w telewizji. Okej. Okay. I przepiękny sposób, archetyp kochanka w marce spożywczej. Nie? Świetnie, świetnie rewelacyjnie pokazany. Skittles, skubni tęczy. Archetyp? Błazna. Tak, tak. Rastaman, tak, który tak, doi tak, żrafa je tęczy. Tak jak MMMsy. MMMsy też, MMMsy też tak? Pakujcie tak. Się do miski, taki prześmiewczy komunikat. Jasne. Kiedyś, dawniej, gdy ta marka zaczynała, taka marka ze zwierzęciem w logo, w takim chronionym w Polsce zwierzęciem, czyli żubrem, nie mówimy o banku. Oczywiście. Ona miała bardzo fajne, żartobliwe kiedyś komunikaty. Na zasadzie żubr w cieniu polany. Stoi tak. Oczywiście. Tak. Albo przysiądź się do żubra, albo gdzie dwa żubry, to coś tam. Później oni delikatnie zmienili swoją komunikację na takiego strażnika puszczy, takiego opiekuna puszczy, że jeżeli... A on nawet... jest taki dostojny bardziej. Tak, on, te zwierzęta są przy nim chronione, nawet chyba w którejś kampanii było, masz że rację, no. Jakieś zwierzę, drapieżnik goni to zwierzę i ono ucieka pod żubra i przy żubrze jest bezpieczne. Ten żubr się nim zaopiekował. Tak, tak, tak. Ale on już sam... nie jest śmieszny. A nie jest śmieszny. To już no. Abstrahujmy od tego, że to jest jak gdyby marka mainstreamowego napoju, ale... Tak, tak. I może nie do końca dobrego, ale natomiast kampanię mieli świetną. I dodatkowo w tej chwili oni świetnie komunikują. Jeżeli zakupisz nasz produkt, my wspieramy puszczę. Tak? Okay. Gatunki chronione, jakąś tam sowę, wilka i, okay. I właśnie żubra. Ale jedną rzecz w ogóle w całej tej rozmowie mi nakreśliłeś, bo faktycznie, bo archetypy, w ogóle jakby cała idea archetypów polega na tym, że w taki podświadomy sposób dużo osób interpretuje to podobnie, jakąś jedną rzecz, że mamy wszyscy jakiś tam komunikat w mózgu, który nam mówi, to jest władca, tak? Albo to jest kochanek. Ale to oczywiście tak. Nie zdają sobie z tego sprawy. Tak, nie zdają sobie z tego sprawy, że... to jest totalnie podświadome, tak. Natomiast możemy się w tym odbiorze mylić. Tak jak na przykład ja myślałem sobie o tych SUV-ach, nie? Ja zawsze tego kojarzę jako władca, ale to może być moje indywidualne podejście do tego. Też. I utożsamiając sobie, zrozumiejąc, że są archetypy i że pewne rzeczy, które na przykład... ja robię, ja komunikuję, w jaki sposób się zachowuję, albo co mam, nawet co posiadam, jakie rzeczy mam, nie? Bo auto to jest tak naprawdę rzecz, czy nawet dom, czy cokolwiek.
mogę dawać komunikat jakiś światu, ale nabyć totalnie nie, jakby sam nie rozumieć, jaki komunikat daję. Jeżeli nie znam tych archetypów. Jeżeli nie znasz tego, to ciężko się w tym poruszać. Dlatego tak. Pierwsze, jak zaczynamy pracować z marką, to uczymy ich, jak to wygląda, czym to jest. I następnie na podstawie pewnego klucza pytań, które zadajemy firmie, czy tam ludźmi, z którymi tam pracujemy, jesteśmy w stanie powiedzieć, aha, słuchajcie, powinniście być tutaj albo tutaj, co wam bardziej leży. Bo to też nie jest tak, że idziesz i wybierasz, macie być tym i koniec, nie? Ale to trzeba przedyskutować, bo to jakby później trzeba wybrać, który komunikat będzie lepszy, co będzie nam lepiej i tak naprawdę leżało. Ale a propos SUV-ów, to wcale SUV-y nie muszą być odkrywcami. Okay. Bo jedna marka będzie komunikowała, jestem odkrywcą, a druga będzie niewinnym SUV-em. O, niewinny SUV. Qashqai. Taki... Nie wiem, czy Qashqai jest niewinny, ale... Nie wiem, czemu od razu pomyślałem sobie o Bylixie. Okay. Bo to jest też taki duży, ale niewinny. Więc wiesz, to, że powiedzmy, bo tak jak powiedziałem, markę beauty, żeśmy od razu wrzucili bielizna kobieca i kosmetyki i tak dalej. Jasne. Ale to nie znaczy, że jakaś marka nie może być, wyjść poza ten schemat i troszeczkę inaczej tego zrobić. Jasne. Więc jak popatrzymy sobie na różne branże na rynku, to faktycznie będzie ta zasada Pareto. Że 80% tych firm będzie właśnie w stereotypowym tym. Stereotypowym archetypie, a parę się gdzieś tam wyłamało i rozeszło po tym kole marki. Tak, tak. No bo ja tak sobie wyobrażam, okej, mówisz perfumy czy tam jakieś kosmetyki, że kochanek, ale faktycznie może przyjść na przykład taka marka, która pokazuje, że kobiety to siła, kobiety to władza i tak dalej, i kosmetyki dla kobiet. I pokazuje, idzie ewidentnie w kierunku kobiet o wysokiej pozycji, które muszą walczyć i tak dalej. I ona ewidentnie idzie we władce, nie? Idzie we władce, mamy też buntowników w branży kosmetycznej, więc Nivea jest tutaj niewinną, no ale dobra, to jest blisko kochanki, więc okej, jak gdyby, więc powiedzmy są siebie blisko. Bardziej bym teraz spojrzał na te marki, które są po drugiej stronie, właśnie władca, tak. Buntownik, tamten kierunek. Ale są też odkrywcy, też, nie? Jak gdyby marki, które pokazują, że z nami jak gdyby twoja skóra się zmieni, twoja cera się zmieni, albo z nami odkryjesz nowy świat. O, no tak, z naszymi no tak. Perfumami i tak dalej. Zgadza się. A jeśli chodzi o te takie stereotypowo, no właśnie, no bo na przykład Old Spice. On był takim troszeczkę błaznem. Tak, gość jest raczej błaznem i te stare reklamy błazna tak właśnie wyglądają. Świetne reklamy w ogóle Old Spice, ale mówię o tych amerykańskich starych reklamach. Gdzieś na pewno można w jakichś ukrytych, zakazanych reklamach to zobaczyć. Wiesz co, ja jeszcze dawno, dawno temu, kiedy rzucaliśmy w dinozaury kamieniami, chodziłem do kina na oglądać reklamy. Na całą noc. I płaciliśmy za to, dobra, nie jakieś specjalne stosy monet, ale to nie były tanie bilety, w sensie tak jak na normalny film. I szliśmy na całą noc, bo to już zaczynało się wieczorem, tam kuczyło. Czyli taki wieczór reklam. Wieczór reklam, to się nazywała noc reklamożerców, i przez całą noc oglądali reklamy. Okej. To są świry, nie? Ale nie, no ja powiem ci, że ja tak lubię sobie taką reklamę obejrzeć czasem przed filmem. Tak, tylko na tej nocy reklamożerców to były naprawdę najlepsze reklamy zebrane z całego świata, podzielone na różne kategorie, oceniane w różnych kategoriach. Tak. I to też był taki festiwal właśnie dla agencji kreatywnych, żeby iść się spotkać, bo tam normalnie była impreza, jakaś dyskoteka, więc można było spotkać ludzi ciekawych też z branży. Kojarzy Super Bowl? Na Super Bowl właśnie tak, też to jest wszyscy przygotowują te najlepsze reklamy. I zawsze później o tym jest dyskusja przez parę tak, dni. Że milion za sekundę zapłacili i tak dalej. Nie? I właśnie pójście pod prąd wygrała marka Oreo parę lat temu, gdzie na stadionie zgasło światło i oni wpuścili posta na Twittera, że to chyba nie przejmą się, że jak gaśnie światło. No i wszyscy zaczęli tą reklamę udostępniać, szerować, tak? Poszła w internet i to poszło takim właśnie marketingiem wirusowym. No widzisz, ja totalnie losowo mówię Super Bowl, a ty mi mówisz jak typowy NFP. Akurat coś słyszałem, coś czytałem, nie umawialiśmy kolega się. Kolega kolegium powiedział. Tak. No i to jest właśnie, dlatego też w marketingu lubię
to podejście buntownika, które jest w Polsce na przykład, bardzo fajny trend teraz wchodzący, to jest growth hacking marketing, czyli ten łamanie schematów we wzroście firmy, we wzroście marketingu. Jasne. Właściwie też napisałem na ten temat rozdział w Biblii Biznesu 3.0. I ten growth hacking marketing, to ja bym w krótkim skrócie wam powiedział, to jest taki buntownik, który nie zgadza się na standardowe działania marketingowe, tylko mówi, sorry, zastanówmy się, pomyślmy chwilę, zróbmy coś inaczej, ale za to skuteczni. Mhm. Jasne. Jak gdyby, zobacz, od razu jedną ze struktur marketingowych przypisałem do archetypu, a nawet... No, ale to też mnie inspiruje, bo sobie myślę, że tak łamać te pewne schematy może też znowu marka osobista, każdy z nas w swoim życiu. I rozumieć, że może na przykład wejść w jakiś miejsce. Wiesz, ktoś może złamać schemat na przykład szukając pracy. Ja na przykład do dziś dziwię się, czemu ludzie na takie stanowiska, szczególnie kreatywne, tak, bo nie mówię, nie wiem, jak chce ktoś zostać notariuszem, ale chociaż nawet czemu nie, nie robią filmów, nie, w trakcie rekrutacji, żeby zrobić film, powiedzieć parę słów i złamać ten schemat, gdzie wszyscy wysyłają te CV i liczą, że ta CV-ka akurat przejdzie przez odpowiednie sito, nie? To krótka historia. Zacznijmy od tego, że na którymś wykładzie na Zbiro, na początku mojej drogi biznesowej, w sensie gdy miałem biznes kilka lat, padła informacja, jak szukać pracowników. Mhm. Że ktoś mówi, że jeżeli przysyłają do niego CV, to idzie autoresponder, czyli automatyczna odpowiedź. Masz tutaj 5 pytań. I jeżeli odpowiesz na te 5 pytań, przechodzisz do drugiej jak gdyby serii. Tak. My poszliśmy, kurde, autoresponder. Zrobiliśmy ogłoszenie o pracę, oczywiście kreatywne, przychodziły CV-ki, wtedy jeszcze CV-ki, wtedy zbierałem jeszcze CV-ki, dzisiaj w ogóle CV-ek nie czytam, nawet nie chcemy, odrzucamy w ogóle, nie przesyłałem CV-ek. Ciekawe. Nie interesuje nas to. Wtedy przychodziły CV-ki i z automatu szedł mail z odpowiedzią, masz tutaj z 5 pytań, masz na niej 72 godziny, żeby nam na nie odpowiedzieć. Generalnie czasami to były głupie pytania, jakieś kreatywne. Nie wiem, jak byś sprzedał pracownicę do włosów Wysnemu? Jeszcze jakieś tam, wiesz, chodziło nam, bo to miało być sprzedawca, tak? Więc jasne. Chodziło nam o to, żeby faktycznie ten sprzedawca... Świetne rzeczy ludzie tam pisali. Uwierzcie mi, że tylko 15% maili wracało. Czyli jeżeli dostaliśmy 10 maili, to wracało 1,5, tak? Jeżeli 100, no to po prostu 15. Tak mniej więcej, tak? Bo czasami było 20, czasami było po prostu 9. Zależy od danego czasu. Natomiast później poszliśmy o krok dalej, bo te CV-ki trzeba było przeglądać. I zawsze mi bawiło to, że jak ktoś był kreatorem, a już znałem trochę MBTI, i ktoś był kreatorem, jestem niesamowicie uporządkowany i w ogóle stary, piszesz sprzeczne rzeczy, nie? To się zdarza często. Tak, no. Zdarza się, więc trzeba to sprawdzić. Okej, może faktycznie jest kreator, który nauczył się być uporządkowany. Tak. Ja nie mówię, że takich nie ma. Ale mówię, dobra, to już trzeba to od razu, wiesz, rzuca, to jest czerwone, świecić się, jeżeli wiesz, o co ale chodzi. Ale sami pracodawcy też dorzucają oliwy tutaj tak, do ognia, bo są człowieka, którzy są super zorganizowani, jednocześnie w pełni elastyczni. Ja, tak? Bardzo często, bo też pomagamy firmom, ale tutaj już bardziej doradczo znaleźć ludziom pracownika, w sensie napisać dobre ogłoszenia. Jeżeli już chodzi o kreatywną osobę, albo jeżeli ktoś szuka marketingowca, to staram się wtedy pomóc, ale ja czytam, co oni napisali i mówię, słuchaj chłopie, ty szukasz 10-osobowego zespołu. No jak, no ale przecież to człowiek to powinien to ogarniać. Tym jednym człowieku. To jest chłopie, prawda. To jak gdyby moją agencję mogę ci dać i wtedy oni ten będzie pisał teksty, ten będzie robił grafikę, ten będzie montował wideo, a ten w ogóle super procesy marketingowe poukłada, a ten będzie tworzył kampanię na Facebooku. Nie, no nie da się tak. Nie znajdziecie takiej osoby. Bo to niesamowity multitasking. Ale wracając jeszcze do tych ofert wideo, o których powiedziałeś. My w pewnym momencie poprosiliśmy o prezentację. Nie przysyłaj nam, w ogóle w ogłoszeniu było, nie przysyłaj naszego twojego CV, nie interesuje nas twoje CV. Zrób prezentację o sobie. Co nam to dało? I to w ogóle polecam wszystkim, którzy szukacie pracownika. Przede wszystkim, jeżeli komuś już zależało na tym, żeby przyjść do was do pracy, przeanalizował konkretnie waszą firmę i wasz rynek i robił prezentację pod was. Czyli to nie było setne CV wysłane, po prostu Ctrl-C, Ctrl-V i wysłane, tylko robił to do was. Oczywiście nie da się tego zrobić, jeżeli nie macie marki pracodawcy.
tego brandingu marki, firmy, że jest ciekawie, fajnie, że macie owocowe czwartki i nie wiem, bezmięsne piątki i niedzielę coś tam jeszcze. Tak. Więc... ale w drugą stronę też można zadziałać, czyli właśnie jest ta standardowa niby ścieżka, ale można wysłać coś. I ja tu wysyłam do Państwa film, tak? Podpowiadam to swoim znajomym. Ja mówię, słuchaj, przede wszystkim, gdzie chcesz pracować? No tutaj, wiesz co, wysłałam już kilkanaście, kilkadziesiąt CV, nigdzie. Mówię, nie, siadaj konkretnie, wybieraj trzy firmy, w których chcesz pracować. 90% skuteczności, że zaproszą cię na każdą rozmowę. Trzy firmy wybieraliśmy i zazwyczaj tak było. Mówię, nagraj teraz film. Zrób krótką prezentację. Nawet jeżeli ta osoba nie była medialna, to mówię, nagrywaj, ucz się tego aparatu, nagrywaj. Dzisiaj się nie da, nagrywaj. Zrób krótką prezentację o sobie, ale pod tą firmę. To jest bardzo proste. Jeżeli oni piszą, oczywiście, jeżeli piszą tam głupot, tak? No bo jak tak jak mówię, szukają 10 osób na jedno stanowisko, w sensie to tak nie działa. Ale jeżeli faktycznie to jest konkretne CV, konkretna oferta, że szuka pracownika i teraz bierzesz tą ofertę i odpowiadasz na to, co oni tam napisali. Jasne. Parafrazujesz każdy ten punkt. Jeżeli oni chcą uporządkowanej osoby, a ty jesteś uporządkowany, to piszesz, że jesteś. Warto też zawrzeć tam, że akurat tutaj powiedzmy wadę jakąś swoją. Tutaj w skali. Bardziej wiarygodny. Jesteś wiarygodny. Nie? Więc to jest prosta metoda. I tylko no, oczywiście jest, jak skłamiesz, to prędzej czy później to wyjdzie. Jasne. Więc, ale ten propozycja filmiku, prezentacji jest naprawdę rewelacyjna. Słuchajcie, do nas przychodzą ogłoszenia, czy to na staż, czy do pracy. Sobie przeglądamy filmiki, zazwyczaj trwają 2 minuty, 3 minuty. Obejrzysz filmik i mówisz, kurde, fajny ten gościu, no. Fajny skill ma. Porozmawiamy z nim, zaprosimy go. No i może nas zobaczyć, tak? Ktoś może czytać, mówi, kogo oni szukają, nie? I może potrzebują na przykład kogoś do opieki i to jest ewidentnie opiekuna, więc trzeba uderzać, że tak powiem, też w tym filmie, w te rzeczy, które mam w sobie, że jestem tym opiekunem, które podkreślą wartość mnie jako opiekuna, bo ktoś tego szuka, ktoś to chce zobaczyć. No tak, ale jakbym prowadził kanał na YouTubie, gdzie robiłbym śmieszkowe rzeczy, to fajnie, żeby przyszedł do mnie jakiś taki chochlik, nie? Taki trochę błazen. Więc ty widzisz na tym wideo, czy on raczy, no, i teraz chciałem Państwu powiedzieć, czy słuchajcie, chciałem Wam siebie przedstawić. No już mówię, okej, dobra, nadaje się. Oglądasz 5 sekund, mówisz, dobra, gość. Czyli u Twoich pracowników musi przynajmniej troszkę z błazna. Każdy musi mieć chociaż kapkę. To nie jest tak, że my mamy 100% wszystkich tam błaznów. Ale chociaż trochę. Chociaż... musi być jak gdyby otwarty na to, że... Otwartość na ten archetyp. Otwartość na archetyp błazna, że nie będzie ci przeszkadzało to, że jesteśmy śmieszni i weseli. No bo to też się nie da, tak? Bo jakby były same błazny w firmie, to byśmy siedzieli i, sobie, i śmiali się i żarty sobie robili. Nikt by wtedy nic ciekawego nie zrobił. Tak. Ale otwartość, jeden archetyp na drugi. Jest taka firma, znaczy ogólnie takie firmy nazywają się Animatorzy Czasu Wolnego i dlatego oni wszyscy nie siedzą, tylko i się wysyła wszystkich dookoła. Okay. Żeby nie siedzieli w jednym miejscu. Wiesz co, nawet w firmie czasami jest tak zwany elektron. To jest taka osoba, która po prostu przychodzi do firmy po to, żeby przechodzić z działu do działu, pośmiać się z tymi ludźmi i ona jest tylko po to potrzebna. Teraz ktoś może powiedzieć, ale ona nic nie robi, ona przychodzi od jednego do drugiego, się śmieje. Nie, ona robi bardzo dużo, zbiera informacje. Ona przenosi z działu do działu, to jest taka trochę plotkara, czy tam plotkarz w firmie, ale to też jest potrzebna osoba, która pomoże coś, teraz co działania. Potem widać, jak przechodzi się w 100% zdalnie, że czasem może gdzieś tam tej komunikacji zabraknąć, tej warstwy emocjonalnej też czasem w tym wszystkim. Nie? Wiesz co, na pracy zdalnej jednak ten archetyp można przykryć. Jest dużo łatwiej. Okay. Bo nie pracujesz z ludźmi 8 godzin dziennie, tylko spotykasz się na coś, co masz zrobić, tak? Jasne. Mawiasz się na spotkanie, tą godzinę przed kamerą możesz grać. Oczywiście po pewnym czasie to i tak pewnie wyjdzie. Ale jak przychodzisz do firmy i widzisz się z kimś twarzą w twarz, to ciężko, bo będzie ci cały dzień udawać inny archetyp. Jasne. Taki ten nienaturalny archetyp. Dobrze, także dziękujemy Ci serdecznie za poruszenie tego jakże ciekawego i szerokiego tematu. Trudno jest tak naprawdę go skończyć, można by w nieskończoność tak naprawdę opowiadać. Myślę, że zaprosiłbyś kolejny gość na temat archetypów. To jeszcze nowe wątki. Zgadza się. Piszcie w komentarzach jakieś pytania.
o co byście chcieli też Bartosza zapytać, co może Was nurtuje, albo co było ciekawe, dajcie nam znać koniecznie. No jeżeli będziesz jeszcze gdzieś tu w pobliżu nas, może jeżeli wpadniesz. Jeżeli pojawią się ciekawe pytania, na które trzeba będzie odpowiedzieć na wideo, to oczywiście chętnie to zrobimy. To ja tylko pozwolę sobie zaprosić w jedno miejsce prywatnie. Oczywiście, zapraszam. Proszę. Zapraszam Was do podcastu Biznes pod prąd. biznespodprąd.pl, gdzie właśnie staramy się opowiadać o tym takim niestandardowym podejściu do biznesu, więc zasubskrybujcie ten kanał. Tam jest ze mną jeszcze szamanka Anka, która robi wywiady z gośćmi, czasem ja robię wywiady. Lub po prostu rozmawiamy z Anią i wyszukujemy takich właśnie growth hackingowych zagrań na rynku, żeby w tym biznesie pomagać. Też będziemy robić nagranie o archetypach, więc tam pewnie będzie bardziej tak buntowniczo pod prąd. Jasne, super. Także dziękujemy Bartoszowi jeszcze raz. Także żegnamy się. Również ja, Nikodem i cała ekipa Type Hype. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Oh. We'll be right back.